cały utarg, które panie zarobią, sprzedając banany lub inne owoce, marakuja i tak dalej, przynoszą do męża i mąż decyduje, co zrobić z pieniędzmi. Tak powinno właśnie być. Kenia agree. Kenia jest bardzo mądrym krajem i popieramy spółdzielnie, trzymamy się dzielnie. Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy przed sklepem, gdzie piwko kosztuje aż 6 zł, a na życiu zarabia 150 zł. Jak tu ceny? Jak dziś, panie premierze? Jak? Panie Sosie. Jak dziś, panie? Jak żyć? Mamy bogactwa morza, między innymi rozdrynkę i oczywiście muszle również od gwiazdy. Myślę, że Starfisha uda nam się dotknąć, jak będziemy na Blue Safari. Ale to jest ciekawostka. Is it real? To jest prawdziwe. Prawdziwe korale takiej wielkości, że moja brudna stopa może wejść tu, a nawet może posłużyć jako kibelek. Bardzo oryginalny. Stella, do plecaka. Mamy duży limit bagażowy. Smile and go, więc proszę kupić sobie taką piękną umywalkę. Ja mam w domu z kamienia, także mógłbym mieć z korala, gdyby nie było to zakazane, bo nie można przewozić takiego. Mówi się, że w Kenii jest problem ze śmieciami. Generalnie każdy z nas wypił piwko i nie wie, co zrobić z tą puszką, bo nie ma gdzie jej wyrzucić. Za to jest puste łóżko. I bardzo stylowe drzwi. I bardzo głośne tuk-tuki. I taksówki, motocykle, ale też są taksówki, rowery. Co dzieci potrafią zrobić na takiej nędznej oponie? Okej. Okej. Rodzice tych dzieci są rybakami. Tam jest wioska rybacka. I tam jest też szkoła. Tam jest szkoła. Mamy kolejnego pana przewodnika, który nas bezinteresownie oprowadza, bo się poczuł. A tutaj są różnego rodzaju pamiątki. Ananaski przypłynęły właśnie na Safari Blue. Jesteśmy bardzo zmęczeni, to była śmieszna noc. Już koleżka tutaj nagabuje. Bardzo dużo fajnych materiałów. Dobre pizki. Wchodzimy do kuchni, gdzie przyrządzają jedzonko. I tu jest grillowana rybka. What kind of fish is this? Tuna. Tuna, really? Very nice. Yellow fish. Very good.
Do oka! Alright. His name is Alright. His name is Rihanna. Rihanna. My name is Darek. We are on the river. Alright. We are together with Alright. Alright. What do you want to tell me, Alright? Everything is Alright? Alright. Alright. Okay, Alright. Not Alright. Alright. So bona. Alright. Alright. Jarosław. I my i Alright. 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 Very good. Good weather. Alright. Good girls. Girls are alright. Alright. Bueno. Bueno. How old are you, alright? Alright. How old are you? Got wife? Yes. Yes? And you are alright? Alright. If you have wife, it's not alright. Baobab potrafi żyć 4000 lat. Ten ma 500. Jest dzieckiem. Dla porównania Marcin, który ma 2 metry, biegnie go przytulić i wyrwać z korzeniami i przegryźć tętnicę. Long time no metro. Hello, popo, hello. Te drzewo rośnie na górze innego i puszcza korzenie i po prostu pomalutku zabija to drzewo macierzyste. W środku jest martwe drzewo, widać tylko korę, a to już sobie wyrosło takie duże. Jesteśmy w ruinach Gede, a to jest migdałowiec. A tutaj pan przy użyciu narzędzi bardzo inteligentnie rozłupuje nam nasionka, które sobie będziemy mogli zjeść. A, troszkę to trwa. Migdałowiec. Porównując do naszych prażonych, prażone wiadomo są twarde. Te mają konsystencję orzecha włoskiego, właśnie zerwanego z drzewa i takiego troszeczkę bardziej młodszego, mniej dojrzałego. Ale bardzo dobre. Nawet bym powiedział pyszne. Małpy tu powinny z tą cegłą robić pożytek. Be careful, don't crush your finger, my friend. Co? Widać, że człowiek jest inteligentny, bo używa narzędzia. Bardzo mu dobrze idzie. The husband and wife come in the room and sleep on the bed. Popełniasz tak jak jest noc poślubna, pierwszej nocy mąż i żona śpią na łóżku. No. The grandmother of the woman. Grandmother, babcia, kobiety. Sleep down. Przychodzi i śpi na dole. Yeah. And then the husband and the wife they make baby. They make baby and the grandmother is down. She listens. Okay? No i babcia słucha jak facet robi dziecko. Yeah. The following morning. Następnego dnia. Many people come outside and wait. Wiele ludzi się gromadzi na zewnątrz i czeka. The grandmother gets out. Babka wychodzi, and then ściąga blankę through the window. I wyrzuca kot przed na zewnątrz do ludzi. The woman is virgin. Jeżeli jest krew, no to kobieta była dziewicą. To jest dowód. Kobieta jest respektowana, wtedy ma szacun i jest przyjmowany jej dużo giftów. Jak nie ma krwi, no to jest unieważnienie małżeństwa. Także panowie, jeżeli ktoś się ożenił z niedziewicą, można to załatwić tutaj i unieważnić szybciutko. Jesteśmy w fabryce drewna, przetwórni i mamy część. Akurat mamy panią, która maluje. I pani... Hello. Jest taki piękny. Wow. Nie pachnie niczym. Takiego szorstkiego Masaja pan tutaj wygładza papierem ściernym nawiniętym na kołeczek i powstaje bardzo gładka. Bardzo mała piła do przycinania precyzyjnie.
Ewentualnie może służyć jako półmyk, półmek do pięt, bo pan jakby co nie ma popękanych. A tutaj z jednego kawałka drewna jest cała rodzinka masajska. Ale mango i tatuaż, mango rośnie akurat za nami, więc tak wiem. A obczyszczane jest bardzo ważną rzeczą, czyli pastą do butów. Shoe polish. Produkowane w Polsce. Ale bardzo. Witam Państwa, to jest urządzenie demonstrujące seks europejski i murzyński. Europejski wygląda. Natomiast murzyński tak. Jest różnica. Po zakupkach pijemy piwerko w barze, w którym kosztuje piwko tyle samo co w sklepie, czyli 170 szylingów. Niewiele. Akurat były wybory wczoraj i pan Odinga, który popiera ludność biedną, ma tylko 1,1%, a Kenyatta, który jest miliarderem, popierają go tutaj wszyscy, bo popierają jego pieniążki, zdecydowanie wygrywa. Jest to niemożliwe, wybory są na pewno sfałszowane. Wzięliśmy taksówkę i zlecieli się w 30 sekund. 50... Go, go, go! Faster, faster! Okej, stop. Słuchajcie, że Smile and Go, nie jeździmy utartym szlakiem, tylko podróżujemy jak miejscowi. Teraz jedziemy taksówką, która kosztuje nas pół szylinga, tak naprawdę 50 szylingów, przepraszam, pół dolara. Zapłacimy około 1,70 zł za taksę na dwie osoby. Mieszamy się z miejscowymi, na dzisiaj zamówiliśmy sobie na kolację kozę. Jesteśmy po zakupach w bardzo fajnym sklepie, gdzie ceny były praktycznie o połowę niższe. Także zapraszamy, jeżeli chcecie skorzystać z naszych już przetartych kenijskich szlaków. Właśnie wychodzę z pokoju i tak budując napięcie chcę powiedzieć, że czeka nas dzisiaj fajna kolacja, którą sobie zamówiliśmy. A zamówiliśmy sobie bardzo fajne mięsko. Jak to bywa, spodziewaliśmy się gotowego. No ale mięsko do nas przyjechało. Powiem inaczej. Nawet przyszło. Potem uciekało dookoła basenu. No ale w końcu zostało złapane, przywiązane i myślę, że to nie jest koniec tego, co nas dzisiaj czeka. Bo to nasza kolacja. Cześć kozo. Co ty powiesz na to, że dzisiaj cię zjemy? Widzę, że jesteś samcem. Chyba nie chcę cię już bardziej stresować. No nie wiem. Chyba nie jestem głodny, w sumie ryż i marchewka też jest dobra. Strasznie to wygląda, szczerze wam powiem. Chociaż koza bardzo piękna. An hour cook. To jest wszystko, co zostało z całej ofy. Tak wygląda. Uśmiech turystów bezcenny, a uśmiech psa, który pierdoli całe kości, najlepszy. Teraz mamy drugą szkołę w wiosce rybackiej. Karibu Kenya, yeah.
tutaj panowie rybacy robią sieć. Takie mają chaty, a tu jest jakaś taka lepianka. O 7 wieczorkiem codziennie wychodzą i łapią. What kind of fish they can get here? Rubber fish, red snapper. The big one? Yeah. How big? Big about 4-6 kilos. 4-6 kilogramowe rybki łapią, nawet 7. Wieczorkami panowie wchodzą sobie po takich pięknych schodeczkach na górę palmy. Zbierają troszkę i robią wino kokosowe. A tutaj kurczaczki sobie jedzą. Kolejna produkcja wina. Ziemia jest rządowa, więc kiedy rząd zechce ją z powrotem, wioska musi się wynieść. Ale nie ma co się martwić, bo wszyscy też ludzie stąd mają swoje stałe domy. To jest tak jakby wioska tymczasowa. Jesteśmy w fabryce butów, a raczej w sklepie z butami. Pan daje nam 20 lat gwarancji na buty zrobione z opony. Bardzo ładne wzory. Masai style. Okay. To jest piękne. Pozdrawiamy z promu, gdzie poznaliśmy nowych kolegów naszych, a tu mamy most, który będzie w przyszłości być może. Za chwileczkę kupujemy. Kształt to wasz biały wieloryb, płynący.